Omówię wyzwanie wczytaj i wypisz liczbę typu integer. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj, wypisz i. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie a. nazwa zmiennej, ciąg znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, dwukropek separator, integer, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu od minus 32 768 do plus 32 767. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytanie read w nawiasie wartość zmiennej a. W instrukcji readLN ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartość zmiennej a. W instrukcji writeln ln oznacza przejście do nowej linii. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.